Dzień dobry Państwu. Jest mi serdecznie miło, że mogłam tu spotkać się z Państwem w tak szerokim... Jest mi ogromnie miło, że mogłam się spotkać z Państwem w tak szerokim gronie. Ja nie chciałabym wracać do przeszłości, ponieważ życie idzie naprzód i sytuacja zmienia się prawie że każdego dnia. W związku z tym ja bym chciała po prostu wyrazić swoje stanowisko na dzień dzisiejszy. Jak to wygląda? Potem może w dyskusji Państwo będą zadawać pytania, co najbardziej Was interesuje, więc w miarę mojej wiedzy i możliwości chętnie odpowiem wyczerpująco na wszystkie pytania, jakie padną. Ja bym chciała tak króciutko streścić tylko, co ja sądzę w dzisiejszej sytuacji. Ponieważ ja nie brałam udziału w wyborach, dlaczego to potem odpowiem. W każdym razie tutaj moje stanowisko wygląda tak. Uważam, że dziś już czas, aby społeczeństwo polskie mogło się usamodzielnić. Trzeba jednak zdecydowanej postawy większości narodu w dążeniu do niepodległości. Panuje powszechne przekonanie, że system komunistyczny jest niereformowalny, a jednak sztucznie podtrzymuje się go poprzez zawieranie coraz to nowych umów i przez udział w wyborach. Usprawiedliwiamy siebie, jeżeli weźmiemy udział w wyborach, to następne będą wolne. Nie wierzę w to. Nie wierzą też w to ci, którzy mówią. Ale system nauczył ludzi samouszukiwania się. Posłużę się przykładem z roku 1944, kiedy Francja miała zawrzeć pakt bezpieczeństwa z Moskwą. Czyli de Gaulle, wybierając się do Stalina na podpisanie takiego paktu, rząd londyński prosił go, aby tam podkreślił jednak istnienie rządu londyńskiego. Stalin miał inne zamiary, polskiego rządu w Londynie. Natomiast Stalin miał inne zamiary. Bardzo chciał, aby de Gaulle uwiarygodnił swoją obecnością PKWN. No i poparcie. Stalin zastosował taką metodę, że dla gościa wyświetlił filmy makabryczne, że w ten sposób de Gaulle skapituluje. Pan de Gaulle po obejrzeniu jednego z tych filmów wstał i zapowiedział swój powrót. I wtedy Stalin skapitulował. Jednak nazajutrz wydał bankiet i bez poparcia PKWN-u podpisano ten pakt. Taka sama postawa była społeczeństwa polskiego w 1980 roku. Nie było wtedy pytania, czy przeciwnik nam na coś pozwoli. Przeciwnik zgodził się, dlatego że była ogromna presja całego społeczeństwa. Potem można byłoby zadać pytanie, czy to była rewolucja, czy ewolucja. Był to inny rodzaj rewolucji, chociaż ten kojarzy się z przelewem krwi. Ale jednak musieli uznać, przeciwnik musiał uznać, bo nie miał innego wyjścia. Potem dopisał nam do statutu kierowniczą rolę partii, czyli upolityczniał ten związek, a potem zarzucano, że związek zajmuje się polityką. Moim zdaniem przyczyną konfliktów, jakie były w Solidarności, to były poufne rozmowy doradców i kierownictwa Solidarności z partią. Taka była istotna przyczyna wewnątrz związku po wydarzeniach w Bydgoszczy w marcu 1981 roku. Chciałam jeszcze dodać, czy Państwo wiecie, że to porozumienie tzw. warszawskie było podpisane już 28 marca u pana Celińskiego Andrzeja w domu. Podpisali porozumienie i 3 dni trzymano nas na baczność. Czy to było w porządku? Mieliśmy informacje ze strony przeciwnika, bo to kanałami z UB przyszła informacja, że strajku nie będzie. Borusewicz otrzymał tą informację. Powiedziałam, że to jest niemożliwe, bo jednak daliby nam znać. To chodzi o dezinformację, o po prostu, żeby zmniejszyć naszą czujność. Ale chwilę potem była tą samą drogą informacja do mnie, że kierownictwo Solidarności jest u prymasa i tu była możliwość sprawdzenia, bo jestem zaprzyjaźnioną z siostrą, która pracuje w dziale naukowym na Miodowej. Zadzwoniłam do niej i okazuje się, że tak, siostra mi odpowiada, ależ pani ma wywiad, jeszcze prymas nie przywitał się z nim, bo są dopiero na podwórku. Czyli pierwsza informacja też była prawdziwa. A jednak po 3 dniach dopiero otrzymaliśmy tą wiadomość, bo 30 marca o godzinie 20 że strajku nie będzie, że 70% kierownictwo Solidarności jest zadowolone, inni odebrali, że do 70% załatwiono spraw, no i potem to się rozmyło. To był pierwszy taki wyraźny krok, kiedy kierownictwo Solidarności złożyło swój jedyny, swoją jedyną broń, jaką był strajk, to największego kalibru był ta broń i złożono właściwie z ukłonem u stóp przeciwnika. I jak zauważyliście Państwo, potem to wszystko toczyło się w dół. Kontynuowanie tajnych rozmów i porozumień doprowadziło stopniowo do podziału społeczeństwa na opozycję radykalną i konstruktywną. Opozycja konstruktywna zasiadła do Okrągłego Stołu w nadziei, że samo unicestwienie Solidarności zakończy naszą walkę. Porównanie do targowicy nasuwa się samo. To już nie trzeba tu podkreślać. Zarejestrowano nowy związek. Pozbawiono jego prawa do strajku, do demokratycznego ustalenia swojej polityki i wyboru swoich reprezentantów. Ta nowa Solidarność zajmuje się teraz popieraniem posłów i senatorów, którzy przy Okrągłym Stole zgodzili się być parawanami dla władzy i partii. Zgodzili się ponieść odpowiedzialność za sytuację ekonomiczno-polityczną i wszystkie ofiary, jakie ponosi nasz naród. Nazwa Solidarności służy do dekoracji obecnego reżimu. Co więcej, to Solidarność zabiega teraz o nowe kredyty na Zachodzie, których jedynym skutkiem będzie większy dług do spłacenia. Podczas rozmów przy Okrągłym Stole nie mówiło się o człowieku. Nie mówiło się już o sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć. Minimum socjalne wynosi bodajże, dokładnie nie pamiętam, ale chyba 21 000. Znam ludzi, którzy mają 17 000 emerytury. W przeliczeniu na dolar nie trudno, dolar w tej chwili wynosi 4000, więc wiecie Państwo, ile to jest na miesiąc. I nikt o tym nie mówi. Więc mówi się o pluralizmie, o demokracji, ale ta demokracja liczy się w procentach. 35% otrzymaliśmy mandatów do Sejmu, to znaczy co, tyle mamy demokracji. Demokracja jest albo jej nie ma. I w tej chwili sytuacja jest taka, że to przeciwnik, który nie może się już utrzymać, kiedy stracił zaufanie i wiarygodność, postanowił zarejestrować Solidarność. Ale taką Solidarność, jaką wyreżyserował sobie generał Kiszczak. I na to poszli ci doradcy, którzy tak bardzo zabiegali jeszcze o wejście do struktur jeszcze w 80 roku, w 81, kiedy były wybory. Nie dało się im wejść, więc w tej chwili przez okres stanu wojennego dogadali się i przeprowadzili przetarg z Solidarnością bez udziału ludzi z Solidarności, bo okazuje się, że oni lepiej wiedzą, co dla społeczeństwa polskiego potrzebne, tak jak dotychczas mówiła to PZPR. Czyli poszli dokładnie drogą PZPR. Szansa nie trwa wiecznie. I w tej chwili ktoś może powiedzieć, no a widzisz, co się dzieje w Chinach. Tak, tylko że Polacy już są na innym etapie. Są już dużo dalej. Polacy przeszli ten etap w latach 56 i 70. Byliśmy już daleko dalej i zaczynamy się cofać. Społeczeństwo dowiodło, że wysokie grzywny, wysokie właściwie wyroki, bo jak pamiętacie Państwo, tutaj chyba gościła u Was Ewa Kubasiewicz, która dostała najwyższy wyrok 10 lat więzienia. Nie załamało to ludzi. Prowadzili jednak opór. Potem zmienili to na wysokie grzywny. Też niczego nie uzyskali. No więc teraz trzeba było pogłaskać Solidarność i przyjąć ją w swoje progi, wessać, mało tego jeszcze się posłużyć, żeby to Solidarność załatwiła kredyty. A komu one będą służyć? To wiadomo. Gorbaczow sytuację ma nie najlepszą i on musi w tej chwili dla społeczeństwa załatwić trochę zaopatrzenia, przynajmniej w żywność. Więc to pójdzie tam. Resztę pójdzie na dozbrojenie organów ścigania w Polsce, a Polacy będą jeszcze w większym kryzysie musieli żyć i będą musieli spłacać ten dług. Gdybym mogła, jak nie mogę, to apelowałabym do wszystkich tych, którzy chcą udzielić kredytów, żeby się z tym wstrzymali. Polska jest w stanie wyjść z tego dołka, żeby ją tylko nie okradali. Dla przykładu podam, że wspólne przedsiębiorstwa ze Związkiem Radzieckim, które teraz się tworzą, na czym one polegają? Że my będziemy mieli pracę, a oni owoce naszej pracy. Ale jeszcze przedtem, zanim zapadła taka decyzja, to rozmawiałam z jednym z dyrektorów przemysłu bawełnianego, który mówił mi, że otrzymujemy, to jest na zasadzie współpracy, otrzymujemy ze Związku Radzieckiego bawełnę, przerabiamy ją i 80% produkcji idzie do Związku Radzieckiego, 20% zostaje u nas. Ale co to jest 20%? To jest dokładnie śmiecie, które przy wyczesaniu bawełny, bo to jest najgorszej jakości, bardzo krótka, i to zostaje w postaci śmieci. Więc takie mamy układy ze Związkiem Radzieckim. A przy wspólnych przedsiębiorstwach będzie to jeszcze na szerszą skalę. I po co mamy finansować te przedsiębiorstwa? Żeby Związek Radziecki się wzbogacił. A to jest nic innego jak leninowski NEP, nowa ekonomiczna polityka. W niedzielę rozmawiałam z jednym panem z Kanady, który na stałe mieszka w Toronto i zachwyca się sytuacją w Polsce, że jest bardzo dobrze. On pół roku był, wymieniał miasta, w których tam jeździł i on zakłada biznes. I powiedziałam jemu, że jeżeli się patrzy przez pryzmat biznesu, to można sobie chwalić. Bo w Polsce wszystkiego brak, dosłownie wszystkiego. Więc na pół roku czy na rok założy tam jakiś interes, dorobi się, zwija swoje manele i wraca do siebie, bo się dorobił. A żyć jest tam bardzo trudno. W 1956 roku, czyli po 1956 roku też było zielone światło dla prywatnej inicjatywy. Długo to trwało? Tak długo, jak partia troszkę się wzmocniła, nabrała zaufania i znowuż to samo. Obłożono podatkami. W tej chwili stocznia jest nierentowna. Kto jest w stanie obliczyć, czy stocznia jest nierentowna? Umowy zawierane są w ministerstwie. Kontrahenci płacą w dewizach. Ministerstwo wydziela stoczni w złotówkach. W jakiej ilości? Nikt tego nie sprawdzi, bo nie mamy na to wpływu. A statki produkowane w stoczni idą do Związku Radzieckiego za pół darmo. W przeliczeniu rubel transferowy, nie wiem jak to się liczy, ale ludzie, fachowcy obliczali, że to idzie za pół darmo. No więc likwidacja stoczni wcale nie była pociągnięciem ekonomicznym, tylko politycznym. Bo tam narodziła się Solidarność, tam był opór, w związku z czym trzeba to zlikwidować. Potem się wycofują, że to będzie nie miesiąc, 2 lata. Teraz dowiaduje się, że pani Barbara Johnson finansować będzie. Nie wiem, jak to tam będzie wyglądało. W każdym bądź razie nawet utrzymanie jednej stoczni niczego nie zmieni. Ale my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że Polacy powinni byli poczekać z tymi wyborami. To władza potrzebuje porozumienia ze społeczeństwem, nieodwrotnie. I gdybyśmy stali na grunt w takim gruncie, jaki przestrzegaliśmy w 80 roku, bylibyśmy daleko dalej. Ale to jest próba łamania naszych charakterów. 90 dni spokoju zażądał Jaruzelski w 81 roku i sprowokował Bydgoszcz. I tu się Solidarność poddała. W przeddzień wprowadzenia stanu wojennego w apartamentach kościoła Świętej Brygidy było zawarte porozumienie, czy podpisane, nie wiem, ale ustalenia były, że Solidarność rezygnuje z swoich żądań, a rząd nie wprowadzi stanu wojennego. To było dosłownie w przednoc stanu wojennego. Potem jednak stan wojenny był, bo sprawdzili, że Solidarność nie jest zorganizowana, nie będzie robić protestu i dlatego zrobili to, co zrobili. Ja byłam w Częstochowie na poświęceniu sztandarów w cementowni, w Rudnikach, to jest koło Częstochowy. Wróciłam w poniedziałek i ksiądz Jankowski i pani Danuta Wałęsowa przyszli do stoczni, prosili, aby zaniechać protestu, żeby wrócić do pracy, bo pan Wałęsa prosił, że za parę godzin wszystko się wyjaśni, wszyscy wyjdą do domu i żeby nie robić, tylko nie robić protestu. No a jednak to trwało aż tyle lat. Jeszcze na jeden szczegół chciałam państwu zwrócić uwagę, że 4 listopada 1981 roku spotkała się tak zwana Wielka Trójka. To było bardzo głośne. Wszyscy widzieli, że ci trzej panowie się spotkali. To był prymas Głęb, pan Wałęsa i generał Jaruzelski. O czym mówili, nie wiedzieliśmy. Było to tajemnicą dla wszystkich, nawet dla członków Prezydium Gdańskiego. Dopiero w tym roku, bodajże w styczniu, po kolejnej konferencji PZPR-u, KC-PZPR, Jaruzelski udzielił wywiadu. Właściwie to była jego konferencja, pierwsza po tym zjeździe. Dziennikarz zapytany: panie generale, czy nie czuje się pan zawiedziony, że przedtem atakowaliście Wałęsę, a dzisiaj z nim siadacie do rozmów? I tu odpowiedź generała, cytuję: nie, nie czuję się zawiedziony, dlatego że z panem Wałęsą bardzo przyjemnie nam się rozmawiało. Na przykład 4 listopada 1981 roku, kiedy to rozmawialiśmy nad powołaniem Komisji Porozumienia Narodowego. I proszę, mamy swojego przedstawiciela, a dowiedzieliśmy się od przeciwnika i to po tylu latach. Dlaczego tak jest? Bo tak jak na wstępie powiedziałam, nauczyliśmy się oszukiwać siebie nawzajem. Pamiętają państwo lata 50., kiedy 56 rok, kiedy Gomułka doszedł do władzy. Przyjęliśmy jego jak swojego. Kiedy wyjeżdżał do Moskwy po instrukcję, jakżeż był serdecznie żegnany. Wiesław, Wiesław. Kiedy Gomułka doszedł do władzy, jak myśmy dali jemu swoje poparcie, jak myśmy hołdowali jemu. Okrzyki były nieustanne: Wiesław, Wiesław. A Wiesław jechał do Moskwy po instrukcję przeciwko nam. Jednak panował aż 10 lat. Ja jeszcze wtedy stałam z boku. Natomiast po 70 roku, po tych zajściach, doszedł Gierek do władzy. 25 stycznia spotkaliśmy się w sali okrągłej Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Gdańsku, a delegacja była wybrana z tym, że jedziemy do Warszawy i nasza podróż warszawska kończyła się w Gdańsku. I wtedy Gierek poprosił o pomoc. Czy pomożecie? Ja będę tylko jedną kadencję. Poprawił się. Nie, ja będę tylko jeden rok. A panował następne 10 lat. Przez czas panowania kogokolwiek przy władzy nauczyliśmy się traktować jego bardzo wysoko, bezgranicznym zaufaniem, nie wolno krytykować, nie wolno zwrócić uwagi, choćby nie wiadomo co robi. Teraz, kiedy wybraliśmy Wałęsę, dokładnie tak samo poszliśmy. I otoczony doradcami, ludzie, którzy właściwie przez całe swoje życie czynne, zawodowo, byli z tą władzą związani. Ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na kilku z nich. Pan Geremek, specjalista Solidarności, zresztą wszyscy oni siebie tak nazywają, przywódcy opozycji, nie wiem kto ich mianował, byli powołani w konkretnym temacie i w konkretnym czasie, a jednak potem już nie można było się wyzbyć. Załatwiali swoje może niespełnione dotychczas marzenia, teraz realizowali. Pan Andrzej Wielowiejski przecież był chyba jest w Komisji Planowania Gospodarczego i mamy tą gospodarkę jaką mamy. To też jest w dużej mierze jego zasługa. Pan Mazowiecki był przez 2 lata, przez 2 kadencje posłem. Co uczynił jako poseł? Zajrzałam do tygodnika powszechnego z lat 60. i tu wypowiedź pana Mazowieckiego była taka, że największą naszą gwarancją bezpieczeństwa to jest mocne oparcie się o Związek Radziecki. Cytuję to za tygodnikiem powszechnym. Pan Geremek, sekretarz partii. Pan Wielowiejski powiedział w Toronto dla pani Grażyny Farmus w wywiadzie, który był nadany przez Radio Wolna Europa 11 grudnia ubiegłego roku, zapytany przez panią Grażynę, czy nie uważa pan, że niepowodzenie strajku 1988 roku to była zbyt pobłażliwość, nie było takiej zdecydowanej, radykalnej postawy, jaką prowadził Andrzej Gwiazda w 1980 roku. Pan Wielowiejski roześmiał się serdecznie i powiedział, o czym pani mówi? W 1980 roku w ogóle nie było Andrzeja Gwiazdy. W 1980 roku to ja prowadziłem negocjacje w stoczni. Patrzcie, i ci ludzie dzisiaj nie dopuszczają nikogo do głosu. Przez cały czas trwania stanu wojennego dzisiaj zasiedli do stołu okrągłego, nie pytając ludzi. A przecież nie ich upór doprowadził do tego, że władza musiała podporządkować, znaczy uznać Solidarność, a oni dali się podporządkować. To ci ludzie, którzy szli w bezimiennym trudzie przez cały czas, przez cały okres stanu wojennego, doprowadziło, że oni dziś musieli zasiąść do rozmowy z Solidarnością. Tylko dlaczego przyjęliśmy warunki, nie rozumiem. Jeżeli my nie wyegzekwowaliśmy od przeciwnika porozumień wielkich, jakie zostały podpisane, narodowe porozumienie w 1981 roku, jak można zawierać nowe? I po co? Jeżeli zasiedliśmy do okrągłego stołu i nie potrafiliśmy obronić naszego statutu, to jest dla nas bądź co bądź jak konstytucja. Statut związkowy opracowany i zatwierdzony przez zjazd, wyraźnie powiedziane było, że jedyną władzą jest zjazd i tylko zjazd może zmienić statut. Nie mieliśmy przewodniczącego związku, mieliśmy tylko przewodniczący Krajowej Komisji. Przewodniczący Krajowej Komisji nie miał takich uprawnień, żeby podejmować decyzje. On jest tylko pośrednikiem między związkiem a władzą. Jednak to się wszystko zmieniło. Nie obroniliśmy, jak powiedziałam, statutu. Kto będzie z nami się liczył? Po co poszliśmy na to? I proszę, pod pięknym hasłem relegalizacji, bo nawet takiego określenia się używa, i to ludzie znający prawo, w Gdańsku rozmawiałam z prawnikiem, jest relegalizowana Solidarność. Ja mówię, to jest relegalizacja czy legalizacja? Relegalizacja. Więc w oparciu o stary statut, a nie, statut jest zmieniony. No więc pan jako prawnik powinien jednak widzieć tą różnicę. Na tym zakończył się temat z panem prawnikiem. Ludziom nie mówi się tego, czyli oszukuje się. Teraz, kiedy ludzie nie mają nic do powiedzenia, wygrywają swoje interesy ci, którzy przy tej władzy chcą się urządzić. Bo nawet 35%, jakie weszło do tego Sejmu, nie są w stanie niczego zmienić. Chociaż nie mieli nawet takiego zamiaru. To oni wzięli na siebie tę odpowiedzialność i rozłożyli ją na nas, na całe społeczeństwo. I to jest moja odpowiedź, dlaczego nie brałam udziału w głosowaniu. Nie głosowałam na tych, którzy nas okradali przez tyle lat. Nie głosowałam na ludzi, którzy idą z plakietką w klapie z napisem Solidarność, którzy zawiedli mnie. To właściwie tyle byłoby tytułem wstępu, a uważam, że pytania Państwa uzupełnią dalszą część naszego spotkania. Dziękuję serdecznie. Proszę o zadawanie pytań. Proszę bardzo. Kiedy będzie następny zjazd Solidarności? Nikt tego nie wie. Ja trzykrotnie próbowałam zwołać Krajową Komisję, zjazd Krajowej Komisji, nie udało mi się. Ostatnio 18 grudnia była decyzja przygotowywana od września, tak jak co roku powstaje decyzja na Pielgrzymce Świata Pracy w Częstochowie. Część komisji przyjechała. Wałęsa w tym dniu zrobił spotkanie z intelektualistami, powołał Komitet Obywatelski. Decyzja zapadła, dokument wydany był dla pana Wałęsy, aby zwołał Krajową Komisję do 30 stycznia i kiedy Andrzej Gwiazda na konferencji Lecha Wałęsy przekazał dokumenty, powstała bardzo nieprzyjemna scysja, no i zlekceważono. Potem podjęto decyzję, że się likwiduje wszystkie ciała, które były demokratycznie wybrane. Solidarność się kończyła w dniu zarejestrowania nowego statutu. Nie mamy majątku, z nikim i przed nikim się nie rozliczamy, a tworzymy nową Solidarność w oparciu o nową rejestrację statutu teraz dopiero przy Okrągłym Stole. Proszę bardzo. Proszę Pani, ja się zgadzam z tym, że te wybory to jest lipa, że nie może być 35% wolności, tylko ona albo jest, albo jej nie ma. Biorąc to wszystko pod uwagę, ja sam sobie zadaję pytanie, chciałbym wiedzieć, jak widzą ten problem ci, którzy są tego samego zdania co Pani. Mianowicie, jeżeli byśmy w ogóle zbojkotowali te wybory, nie tylko te tak zwane wybory, ale i ten cały stół, co zamiast tego należałoby robić, czy nie robić? I jakie były perspektywy, co się będzie dalej działo? Na marginesie jeszcze z tymi statkami, nie pół darmo, tylko w ogóle darmo, bo to jest taki wyzysk do dna kolonialnej tego kraju, że to jest darmo. I to jest raczej w zgodzie z tymi zachodnimi panami, którzy teraz właśnie pana Giereka przyjmowali, pana Kuronia. Prawdopodobnie już ich sobie ustawili na swoją stronę. Więc chciałbym się Panią spytać, jak Pani widzi, jeżeli odrzucamy to wszystko, co ci Polacy tam zrobili, mając nadzieję, że coś uzyskają, jakie były inne wyjścia? Nie jestem politykiem i ja ani Państwo nie będą mieli recepty gotowej na to. Ale jeżeli reżim upada, to trzeba mu pomóc, aby się obalił, a nie przedłużać jego agonię naszym kosztem. Proszę, jeżeli masz pytanie? Proszę bardzo. Chciałbym Panią zapytać o tej sprawie. Konflikt Wałęsa-Gwiazda, ja skrótowo mówię o nazwiska, przepraszam bardzo, istota tego. Drugie, rejestracja związku Solidarność, myślnik 80, bo to jest najbardziej prawdziwa Solidarność. Trzecie pytanie. Program Solidarności tej, nazwijmy 80. I pytanie, ile my w tej chwili właściwie mamy Solidarności? Bo jest Solidarność 80 z historią, z tradycją. Jest Solidarność walcząca. Jest Solidarność, teraz można powiedzieć, uległa. Jak to właśnie oceniają władze dawnego Związku Solidarności? Władza dawnego Związku Solidarność to jest przy okrągłym stole. I ci mają głos i ci mówią o tym, że jest ich dużo. Ja jestem w posiadaniu taśmy z konferencji prasowej 4 maja Lecha Wałęsy. Mogą Państwo posłuchać jak chcą. Ile jest tej drugiej? Trudno powiedzieć, tego nikt nie może policzyć, bo ludzie o odmiennym zdaniu nie mają możliwości przebicia, nie mają, nikt nie usłyszy jej głosu, po prostu jest blokada. I w audycjach polskojęzycznych i w prasie. Dla mnie to ja uważam, według wyborów, jakie okazały teraz i rozmowy z ludźmi, to jest tak połowa, która w oparciu o stary status z 80 roku, no i te drugie 50%, co poszło do okrągłego stołu, może nawet nie tyle. No w każdym bądź razie tych słyszymy, a tej drugiej strony nie. Ja może tak nie po kolei będę odpowiadać na Pańskie pytania, jak nie odpowiem, to mi Pan powie. Konflikt Wałęsa i Gwiazda to jest chyba nie od dzisiaj, ale już od Bydgoszczy, jeżeli nie wcześniej, z 80 roku. I po prostu Gwiazda jest wierny statutowy, który składał przysięgę, a co Wałęsa zrobił, to Państwo sami widzieliście. Więc trudno, żeby nie było konfliktu w tej sytuacji. I jakie tam było jeszcze pytanie? Rejestracja Solidarności 80, bo w tej chwili jest zarejestrowana. Nie wiemy jeszcze dobrze, jaką nazwę przyjmie, bo zdaje się, że sama zrzekła się prawa do Solidarności roku 80. Jakaś Solidarność? Czy Solidarność grupy, albo powiedzmy kierunku Gwiazdy potrafi się zarejestrować? Jakie są szanse? Nie. Gwiazda, po której stronie jestem i ja, nie będziemy się rejestrować. My jesteśmy zarejestrowani. Ale nie musieliśmy się rejestrować, to był kaprys władzy i w warunkach władzy PRL-u, ale w warunkach, jak nastąpiła rejestracja, to były szczególne warunki. Konwencja międzynarodowa mówi, 87 chyba 98, czy jak nie pamiętam numeru, w każdym razie mówi o tym, że należenie do związku zawodowego jest warunek opracowania statutu i przestrzeganie tego statutu. Jednak myśmy się zarejestrowali i rejestrować się nie będziemy. To, co zostało zarejestrowane w tym roku, nie powinno nazywać się Solidarność, dlatego że to jest nazwa własna i ona powinna być prawnie zastrzeżona. Ale kto tego miał dokonać? W tej chwili nawet Komitet Obywatelski przyjął w późniejszym terminie określenie Solidarność. Dlaczego? Bo to jest słowo chwytliwe. Słowo, które jest bliskie każdemu człowiekowi, który w jakiś sposób się związał z Solidarnością. I w ten sposób gra się na uczuciach ludzkich. Przepraszam bardzo, bo jeszcze jedno pytanie było. Proszę. Program Solidarności 80. Bo są zarzuty, że Solidarność w kierunku pana Gwiazdy nie ma żadnego programu, prowadzi donikąd, jest po prostu nawet i szkodliwa. To zależy dla kogo. Dla okrągłego stołu na pewno. Program. Program to jest 80 rok, statut. W oparciu o statut pragniemy, bo nie można było tego wcześniej zrobić, bo w fali, właściwie w tej powodzi wyborów i tej kampanii, która była bardzo głośna i bardzo szeroką kampanią prowadzona, nie było możliwości dotrzeć do ludzi. Zresztą nie można było ludziom do głowy kłaść jeszcze jeden problem, bo to byłoby po prostu niestrawne, nie do przyjęcia. W związku z tym pod koniec roku chcemy zrobić zjazd w oparciu o statut 80 roku. W tej chwili trwają wybory w zakładach pracy, bo dużo ludzi wyjechało, dużo ludzi splamiło się, zawiodło. Więc jednak chcemy przygotować zjazd w oparciu o statut z 81 roku i ci, którzy nie przyjadą, tak jak na Krajową Komisję 18 grudnia nie przyjechał Wałęsa i osoby, których on sobie podporządkował, jak szef regionu Wrocław z wielkim autorytetem Frasyniuk i ci inni, to po prostu będą wykluczeni, czyli oni sami już zrezygnowali. I będziemy prowadzić dalej działalność związkową w oparciu o statut z 81 roku. Tam wcześniej pan Krański z tyłu ma pytanie. Tak, do tego, co pani mówi, przepraszam. Jak pani interpretuje wyniki wyborów? Proszę pana, to było przewidziane. Wyniki wyboru były już zaakceptowane przy Okrągłym Stole. I każdy, kto obserwuje posunięcie władz, powinien był to przewidzieć. 35 osób, która odpadła z listy krajowej, wiadomo mi, że Wałęsa apelował, aby społeczeństwo głosowało na tych samych ludzi. Rozmowa była w niedzielę minioną i jedną z pań, która 2 lata temu wyjechała z Polski i powiedziała, że ona głosowała dlatego, że chciała dobra Polski. Ale jak dowiedziała się, że te 35 osób będzie ponownie głosować, to po co ja ich skreślałam? Po co ja w ogóle brałam udział w głosowaniu? To ocena osoby, która myślała inaczej niż ja. Słucham? Nie, prosimy o artykułowanie, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia, żeby to miało charakter jakiejś wypowiedzi. Proszę bardzo. Nieporozumienie. Ci ludzie nie kandydują ponownie, a poza tym ja nie chcę zabierać głosu. Ale wydaje mi się, że było nie do przewidzenia i cała reakcja strony rządowej wskazuje, że nie do przewidzenia było zwycięstwo Solidarności. Jakie to zwycięstwo, jeżeli Okrągły Stół zaakceptował prezydenta ze specjalnymi uprawnieniami, to gdyby było nie 35, ale 50% Solidarności, też niczego nie zmienią. Także Rakowski wypowiedział się przed wyborami, że 65% to są pełnoprawni funkcjonariusze i 35% nam nie zagraża. No więc to było tylko poparcie dla reżimu. Proszę bardzo. Chcę widać, bo ja mówię, chcę powitać, bo ja też jestem z Łódzka, pani z Równego, jak się mieszkańsku. I chciałem zapytać panią o taką rzecz, że tu w Nowym Jorku, jak mieszkam, czytaliśmy w prasie, tu było, nie wiem, to się pani, książka była publikowana, no i te konflikty między panią i Wałęsą i Gwiazdą były dość tak szeroko tu naświetlone. Ja tu byłam na wszystkich spotkaniach, kiedy był Jankowski ostatnio ksiądz i szereg innych osobistości. I proszę pani, u nas tutaj w Nowym Jorku nawoływano i myśmy wpłacali na Solidarność, proszę pani, pieniążki, dolary, żeby jednak głosować. I proszę pani, w konsulacie po prostu przyjechali z całego Nowego Jorku i proszę panią z okolic, z Bostonu i z innych, proszę panią z Filadelfii, proszę panią z flagami i wszyscy głosowali. A pani tutaj jakoś tam naświetliła tę sprawę w inny sposób. No, jakie jest pana pytanie konkretnie, żeby można... Pytanie jest takie, co należało nam zrobić? Był apel taki, że mamy głosować. Co mieliśmy nie głosować? Kto apelował? Co? Kto apelował? Wszyscy apelowali. No nie wszyscy. Publicznie wszyscy opowiadali się i wpłacali się pieniążki na Solidarność. Ja nie. Ja też nie. Nie, proszę. Proszę pana, na to pytanie ja odpowiedzieć nie mogę, bo to każdy sam ma odpowiedzieć, co ma robić. Ja nie chcę nikomu narzucać, a każdy jest w tym wieku, że powinien sam myśleć i sam podejmować decyzje. Ja podjęłam decyzję nie dawać swojego mandatu dla tych, którzy na to nie zasługują. Państwo daliście swój mandat. Proszę, następne pytanie należy do pana. Tak. Momencik, pan będzie następny, bo ten pan... Przepraszam, nie widziałem. Będzie pan następny, jeśli mam. W Częstochowie. Nie wiem, czy sobie przypominam, bo szczególnie sobie poznać, wykładałem większą wodę. Pamiętacie, że jest to potem się zamknięto. A jak się pan nazywa? Ryszard Kuś, na pewno nie. Ryszard Kuś. A tak, z Częstochowy, z głodówki. Nie wiedziałam, że pana spotkam. Chciałam zadać 2 pytania. Też nie głosowałem na wybory z poziomu czysto estetycznej i moralnej. Rozkoszycie nam 2 pytania. na czym być odpowiedziała na pytanie, że to Soldan zabiega o kredyty, które i tak nic nie przyniosą i nie poprawią. Jak to się ma z tym, że Senat będzie w większości jest wybrany jednak z ludzi, którzy w jakimś sensie, ta mała ilość jest, w jakimś sensie są opozycyjni nastawieni do reżimu? To jest proszę, jak byś to zrozumiała, mogłabyś trochę więcej powiedzieć na ten temat. Dlaczego tak uważasz, że i tak kredyty nie przyniosą, chociaż świat się to zaangażował i bank to się da. I drugie pytanie mam krótkie. Jak byś mogła wytłumaczyć porażkę opozycjonistów, szczególnie KPN, bo ten Leszek Moczulski przegrał i wielu ludzi przegrało, ma bardzo niskie oceny. Jak byś mogła wytłumaczyć ich porażkę? Zacznę od tego drugiego. Ja w ogóle dziwię się panu Moczulskiemu takiego zmiany frontu. Przedtem pan Moczulski mówił, że on nie będzie kandydował i nie będzie wystawiał swoich kandydatów. Potem zmienił. Na to pytanie musiałby tylko sam pan Moczulski odpowiedzieć. Odnośnie kredytów i Senatu. Czy nie zwróciliście państwo uwagi, że Senat to jest też tylko fikcja? To jest dwuizbowy Sejm. Co on zrobi? Jakie ma uprawnienie? To znowuż wrócić do przedwojny. A pamiętamy, jak był ten Senat krytykowany, idzie przez most, dziurawy i tak dalej, jak to były te głosowania 3 razy tak. W tej chwili znowu się gra na uczuciach ludzkich. To jeszcze jeden manewr, żeby ludzi wprowadzić w błąd. Niepodległa Polska jest w stanie po prostu odbić się z tego dołka. Proszę państwa, Polacy przyjeżdżający tutaj na zachód nie stają na głowie, nie urywają sobie rękawów, ale pracują rok czy 2, wracają do kraju z fortuną. O czym to świadczy? Że oni tu lepiej pracują, tam mniej pracują? Nie, proszę panią, nie pracują lepiej, tylko tu nie są wykorzystywane do tego stopnia, bo Polak dostaje jeszcze, jak on czarno, ale jeszcze, prawda, nielegalnie pracuje, dostaje najniższą pracę, ale i tak to jest dla niego zaszczyt. Jeżeli, proszę państwa, do roku 80 wypłacało się nam, według obliczeń fachowców, 5 do 8% tego, co my wyprodukujemy, to jaka to jest kradzież, jaki to jest wyzysk, o czym to świadczy? A poza tym każda inicjatywa była utrącana. Nie można było rozwinąć. Jeżeli coś chce człowiek więcej zrobić, lepiej, usprawnić, no to się utrącało. Nie można było podpowiedzieć, jeśli chodzi w kierowaniu zakładem, w rządzeniu, bo to się robi konkurencję. Cwaniak tylko miał poparcie i człowiek nieuczciwy, który kradł i pił. Efekt był taki, w stanie wojennym po raz kolejny wyszłam z więzienia i stoczniowcy mi odpowiadają: i co ci dała twoja uczciwość? Po wyjściu z więzienia bez prawa do pracy 2 lata i bez emerytury. A ja mam 50 000 pensji. Wtedy to było, to był rok 54 chyba. Przepraszam, 84, przepraszam. Ja mówię, uczciwość dała mi to, że wy, między innymi ty, w liczbie 16-tysięcznej załogi stanęliście w mojej obronie. To była moja uczciwość. Ale to się nie popłaca. W ustroju, jaki panuje w PRL-u, zresztą w ogóle w całym bloku socjalistycznym, tylko cwaniaki mają poparcie. A długo, iluż to cwaniaku może żyć kosztem innych? Dlatego, jeżeli chcemy doprowadzić i uzyskać niepodległość, to musi każdy zacząć od siebie, od swojej postawy. Bo nie wolno nam krytykować nikogo, jeżeli my sami jesteśmy nieuczciwi. To jest pierwszy warunek drogi do niepodległości. Czy jest pan zadowolony z tej odpowiedzi? Ja nie mam pytania. Ten pan był następny, jeśli może. Chciałem panią zapytać, czy lepiej, że istnieje taka solidarność, jak jest, czy lepiej, żeby w ogóle nie było? Tak jak pani mówi, to lepiej, żeby w ogóle nie było. Taka jak pani... Proszę pana, to pan do takiej skrajności od razu dochodzi, że lepiej, żeby w ogóle nie było. A ja uważam, że dobrze jest, że jest podział. że jest kręgosłup tej Solidarności i na tym kręgosłupie można ją odbudować. Tylko jedna rzecz jest, żebyśmy nauczyli się sami wzajemnie się wychowywać. Żebyśmy krytyki nie uważali za obrazy. Prywatnie możemy się nie znać, ale linię polityczną powinniśmy jednak jakoś dobrać. A nie mówimy o pluralizmie, a właściwie wprowadzamy dyktatorstwo. No więc w ogóle, żeby nie było, to znaczy co? Znowuż dać pole do popisu przeciwnikowi, czyli dla PZPR-u, kiedy on już jest u kresu właściwie swojego panowania? No to by się zawalił, ale nie, jeżeli my będziemy oddawać swój teren, pole walkowerem, no to będzie się rozwijał, będzie żył. Trzeba mu pomóc, żeby się obalił, a to tylko może pomóc ta tak zwana radykalna opozycja, do której należy Andrzej Gwiazda. I ja też zresztą. Chciałbym usłyszeć, jaki jest głos tego kręgu, który Pan mi prezentuje. Po prostu jaka jest koncepcja mimo wszystko. Już powiedziałam, w oparciu o związek zawodowy, o statut. Momencik, proszę jednak o indywidualne zadawanie pytań. To może Pan powtórzy pytanie, bo... Może Pan powtórzy pytanie? Proszę Pana, taka koncepcja, żeby się nie dać wykorzystywać i nie zadłużać się więcej. Więc po prostu nauczyć ludzi to, cośmy robili w 70 roku, 78, jak powstaje Wolne Związki Zawodowe, nauczyć ludzi samoobrony i nie pozwolić się okradać. To jest przede wszystkim, od tego musimy zacząć, wychować społeczeństwo, żeby dojrzała świadomość społeczna, tak jak ona była w 80 roku. Mnie to mnie niepokoi ta sprawa, dlatego że wydaje mi się, że nie jestem pewna, czy jest całkowicie jasna w Waszej grupie świadomość tego, prawda, gdzie leży źródło zła. Tak jak Pan mówi, to wygląda na to, że wystarczy być uczciwym i umieć, uczciwie pracować i umieć się bronić przed wyzyskiem, a wszystko będzie dobrze. Chodzi o to, czy to w ogóle jest możliwe, taka taktyka w ramach istniejącego w Polsce systemu socjalistycznego. Czy też Wy sobie zdajecie z tego wyraźnie sprawę, że źródło zła tkwi w systemie, który musi być obalony. I na tym polegałaby, przynajmniej według mnie powinna polegać główna różnica pomiędzy Wami, a tymi, którzy uważają, że można z nimi zawierać umowy, negocjować, podpisywać itd. Proszę Panią, nigdy nie uważam za stosowne podpisywać porozumienia nowego, jak nie zrealizowane poprzednie. No, jak można zawierać? Zresztą władza ze społeczeństwem się porozumiewa. Przecież władza ma służyć narodowi. Po to jest ta władza powołana. Rozumiemy, że ta władza nie służy i nie będzie służyć, ona musi... Momencie, proszę. No. Inaczej. Czy Wy to jasno mówicie i co jest z tego jasno? Proszę o spokój. Tak. Jasno zdajemy sobie sprawę, że nie można iść na ustępstwa tej władzy i nie można połykać żaby, którą, jak przysłowiowo mówił Karol Modzelewski w czasie zjazdu, czy kiedyś tam było, którą nam podaje władza. Trzeba ją odrzucić. Po prostu nie przyjąć. A co w miejsce? Poczekać, że władza musi zrezygnować, bo nie może wiecznie się mianować. I tu już 2 razy wybory przegrali, na 3. raz wciągnęli w to konstruktywną tak zwaną. I podporządkowali siebie. I myśmy poszli. A tak niewiele trzeba było, żeby społeczeństwo 7 lat przetrwało, żeby jeszcze poczekać rok, jeszcze 2 jak trzeba. Proszę bardzo. Ja wiele usłyszałam z Polski i niedługo wrócę do Polski. Chciałam z Panem kontaktować, nie było okazji. Proszę mi powiedzieć, jak długo czekać? Połowa moich znajomych zajęła się robieniem pieniędzy. W Polsce można robić pieniądze. Moi znajomi mają pod 2-3 samochody budują w tej chwili domy. Ale oni byli kiedyś działaczami Solidarności. A w tej chwili oni są zmęczeni, wszyscy są potwornie zmęczeni. Na co czekać? Jak długo, aż wyjrzeli powoli? Jak długo można czekać? Musi być konstruktywny program, musi być jakaś nadzieja. Tej nadziei nie jest. Ten podział rośnie na zupełnie. Idąc na współpracę z władzą, otrzymuje Pani szansę na nieczekanie, na niepodległość? Ma Pani szansę? Tak, doczekam nowych wyborów, to będzie. A ja mogę nie doczekać. A ja nie. Gdzie Pani ma powiedziane, że następne wybory to będą wolne? Że oni się wygłosują za... O, przez te 35%. Już już ma zdać się do koalicji rządowej, poprzez wyjazd zdecydowałam się takim jak tam podajemy środków działaczami Solidarności. I nawet nie wyobraziłam, że zaistnieje taka sytuacja, że DPS będzie głosowało razem z 30% przeciwko reszcie. To już jest parę procent więcej. I będzie. I jeszcze też. I na to mam czekać. Czy Pani nie zdaje sobie sprawy, że to był tylko chwyt 35%? Przepraszam bardzo. Pytania powinny mieć charakter jasno sprecyzowany, żeby nie tworzyć dyskusji, bo w ten sposób nie będziemy dochodzić do żadnych konstruktywnych wniosków. Pan Marian miał pytanie. Pani Aniu, jest taka rzecz. Wy, przystępując do działań, a my jesteśmy, powiedzmy, z pokolenia, które już zna komunę i nie tylko komunę, prawda? Otóż przystępując do działań, występowaliście przeciwko nieporządkowi. Tak? Tak. A jeżeli nie występowaliście przeciwko nieporządkowi, to coś chcieliście osiągnąć. Czy władze, które Wam tylekrotnie obiecywały na przestrzeni od 1944 roku, ja przynajmniej takie obiecanki w Lubelszczyźnie widziałem i słyszałem. Otóż czy władze jakiekolwiek przyrzeczenia w stosunku do społeczeństwa, łącznie z konstytucjami, które uchwalali, czy oni dotrzymały? Czy władze dotrzymały? No to pytanie każdy z Państwa może odpowiedzieć, bo obserwuję. Nie dotrzymali. Nie dotrzymali. Jeżeli nie dotrzymali, jaka jest pewność, że w dniu dzisiejszym, po tych, powiedzmy, tak zwanych wyborach, po tej konstytucji, po tych wszystkich innych, te władze w dalszym ciągu rządzące od 1944 roku do 1989, że one będą w dalszym ciągu respektowały jakiekolwiek umowy. Znaczy w ogóle trzeba być naprawdę człowiekiem wyjątkowo naiwnym, żeby w te bajki komunistyczne w ogóle cokolwiek wierzyć. Dlatego ja uważam, że jedynym wyjściem jest walka narodu, wsparcie, walka oczywiście wszystkimi sposobami. Ja walczyłem od 1944 roku i dzięki naszej walce wieś nie została społkozowana. Dzięki naszej walce. I każda jedna walka, jaka była, polityczna, pisana czy strzelana, wszystko jedno, ona doprowadziła do tego, że myśmy się jako naród uchowali do dnia dzisiejszego. Że mogła powstać Solidarność i ta Solidarność niestety została oszukana przez doradców tak zwanej Solidarności. Pytanie jest jedna rzecz. Pytanie jest, czy mamy akceptować to, co nas, do czego nas prowadzą oszuści, czy też mamy iść drogą, którą możemy rozumieć jako Polacy? Momencie. Każdy ma prawo sformułować pytanie jak chce. To jest dobre prawo Pana Mariana. Proszę o odpowiedź. Każdy następny będzie mógł powiedzieć swoje. Lata, 40 lat, właściwie 50 już jest. Będziemy obchodzić w tym roku 50-lecie istnienia PRL-u. Nauczyło nas, że niczego nie dotrzymują i tylko walka, upór. Ja nie mówię, żeby wychodzić na ulicę i podstawiać swój grzbiet na pałowanie, ale być zdecydowanym. I tylko walka nieustanna może doprowadzić do niepodległości. Muszą uznać wtedy, jeżeli będzie presja społeczna. A my co robimy? Dla 35% jaką wielką kampanię zrobiliśmy. Państwo daliście, jak tutaj słyszałam, mnóstwo pieniędzy, a 37%, to jest trochę więcej jak 35, prawda, nie wzięło udziału w głosowaniu. I to społeczeństwo w liczbie 37% nie ma możliwości powiedzenia swojego zdania, bo między innymi wasze pieniądze nie pozwoliły na to, żeby wśród 37% mogli się ludzie wypowiedzieć i swoje zdanie powiedzieć, żebyście mogli ich usłyszeć. No niestety. No więc jak można mówić, jak my chcemy, żeby te 35% udziału w Sejmie mogło być słyszane na świat, na cały świat, jeżeli zamyka się usta 37%. Więc to jest jakoś nie fair z tym pluralizmem i demokracją. I to już od nas zależy. Proszę bardzo, pani z tyłu ma głos. Proszę panią, ale czy nie można było tego właśnie protestu wypowiedzieć, skreślając kandydatów Solidarności, bo to właśnie sposób zaprotestowania. Ale nie głosowanie, to jest całkowite milczenie, wtedy nikt nie wypowiada, ani pro, ani kontra. Proszę panią. Proszę panią, nie poszłam po to, żeby moja obecność nie dawała wiarygodności tym, którzy tam przejdą. Niech to się odbywa beze mnie, bo to po to tylko, żeby na tych ludzi rozłożyć odpowiedzialność. I my dzisiaj, kiedy Modzelewski zapowiadał, że za 3 lata, jeżeli w ciągu najbliższych 3 lat ktoś będzie obiecywał, że będzie poprawa w Polsce, to jest po prostu kłamcą. To po co uczestniczyć w tych wyborach, jeżeli ja nic nie mogę dać dla społeczeństwa? Dobrze, ale ja się pytam o co innego. Jeżeli, proszę pana, ja się nie pana pytam, to się pytam pani. Proszę panią, nie, moje skreślenie nic nie dałoby. Dlatego, że to nie ma znaczenia. U tych ludzi, którzy, proszę panią, no pani poszła głosować, skreśliła pani kogo chciała. I czy to zmieniło sytuację w Polsce? Nie. 50 lat już widzimy. Obserwujemy 50 lat rządu PRL. Przepraszam bardzo, pan Bobek. Chciałem zapytać o aktualną sytuację w grupie roboczej w związku z pogłoskami, jakie tutaj dotarły w sprawie pana Jurczyka. To jest jedna rzecz. I drugie pytanie. Chciałem usłyszeć coś więcej o gdańskiej młodzieży, o sprawie, która się tutaj bardzo przypomniała, w ogóle o tym nie słychać. O formach zorganizowania, o stopniu, o postawie, o ideach takich osób związanych z Federacją Młodzieży Walczącej, coś takiego. Jeśli chodzi o pana Mariana Jurczyka, 16 maja rozmawialiśmy u Gwiazdu, ponieważ był wyznaczony termin posiedzenia Krajowej Komisji na 19 i 20 maja. Więc 17 poszłam do Gwiazdów, żeby omówić temat, ewentualnie, prawda, na spotkaniu, i Andrzej Gwiazda podał mi list, którym pan wspomina, pana Jurczyka. Nie chciało mi się wierzyć. Ale jest tutaj na sali obecny pan, jeżeli pamiętam nazwisko, Krystosiak, który też ten list czytał już tutaj, bo ja w Gdańsku czytałam 17 maja, pan Krystosiak czytał tu. Może by pan Krystosiak zreferował ten list. Jest pan tu na sali? Jest. To bardzo proszę, niech pan tu odpowie szczegółowo. Ja natomiast powiem odnośnie młodzieży. Młodzież jest opanowywana w tej chwili przez komisję interwencyjną. Zajmuje się nią pani Janina Werstein. Załatwia pozwolenie. Na placu zebrań ludowych w Gdańsku spotykają się, jest telewizja, radio, po to, żeby tylko w ramach pozwolenia mogli sobie pokrzyczeć i nic z tego nie wyszło. Już nie mogą samodzielnie się zwołać, bo pan Wałęsa zagroził, że będą bici, a on nie będzie więcej płacił kolegium, więc tylko w ramach pozwolenia. Bardzo proszę pana Krystosiaka. Ale mnie tu proszę, żeby to sitka. Już zapomniałem, jak się to... Ale proszę Państwa, nie mam tego listu, dlatego że tu przy sobie dostałem go z Polski już, a to dlatego, że mam pełnomocnictwo zarządu regionu do działalności na Stany Zjednoczone i stąd dostaję tam stamtąd często różne dokumenty i wiadomości. Bliżej Szczecin, z regionu Pomorza Zachodniego. Tego listu nie mam przy sobie, dlatego że przesłałem go panu Andrzejowi Ciskowi i akurat ten list jeszcze nie dotarł, bo pan Andrzej byłby go tutaj na pewno przywiózł. Dlatego przesłałem, że ja jeszcze nie mam, jestem strasznie młodym emigrantem i nie mam jeszcze tutaj szans do światłokopii dotrzeć i dlatego pan Andrzej miał mi to powielić. Ten list jest bardzo wierno-poddańczy, przeraził mnie i nie tylko mnie, bo już miałem tutaj dużo telefonów z całych Stanów Zjednoczonych. Przewija się tam drogi Lechu, no i gotowy jest do współpracy z Lechem Wałęsą. Również jest wzmianka o tym, że Wądołowski Stachu też przesłał podobny list, ale tylko w swoim imieniu. No i on jako były wiceprzewodniczący KK również deklaruje swoją współpracę. To znaczy streścić ja go no nie potrafię, bo nie mam takiej pamięci, to jest dość długi list, ale tylko tyle, że jest taki i prawdopodobnie niedługo pan Jurek będzie go tu miał w swoich aktach i jego będzie można, kto tylko będzie sobie życzył, będzie można pan przeczytać. Andrzej. Ja tylko chcę potwierdzić, że tak, taki list został wysłany i taki bardzo wierno poddańczy. O współpracę. Deklaracja współpracy z Lechem Wałęsą. W takim telegraficznym skrócie. Kto to jest autor? Marian Jurczyk. Marian Jurczyk. Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego w Szczecinie. To jest takie... No ja tyle ile mogłem, tyle Państwu odpowiedziałem. Dziękuję. Czy są następne pytania? Proszę bardzo. Proszę Panie Przewodniczący, jaką rolę tego myśli Pan będzie następny. Proszę nie przerywać. Pan będzie następny. Nie dostaję Panu wyraźnie. Nie można robić. Drogi, nie trzeć. Proszę Pani, jak w całej tej kołownicy zachowuje się taka instytucja jak rzymskokatolicki Kościół w Polsce? Są tam, po czyjej stronie, jakie ma wpływ? Czy Pan na ten temat może coś powiedzieć? Nie, ja na to nie mogę odpowiedzieć, bo jak powiedziałam 4 listopada 1981 roku spotkanie było kościoła, przedstawiciela związku i władzy. Coś tam uzgadniają, tylko ponad głowami społeczeństwa. Proszę bardzo, Pan był następny. Proszę Pani, nie, teraz jest moja kolej. Tak. No. Mam marginalne pytanie. Pan jest 35%. Czy prawdą jest, że Zbigniew Romaszewski, który należał do tej komisji interwencyjnej, jeździł do Genewy, ten czas kiedy miał jeszcze te $100 000, które mi się wycofały, czy prawdą jest, że on był jednym z organizatorów grupy roboczej, a potem wystąpił z tej grupy roboczej, przeciwstawił się jej i jak wszyscy wiadomo, kandydował do Sejmu i nie pamiętam już w jakim okręgu zdobył mandat do Sejmu, ale czy prawdą jest, że on w tej chwili jak najbardziej ostro i agresywnie występuje przeciw tak zwanej grupie roboczej, to znaczy się tym ludziom, do których między innymi Pani należy? To jest tylko jedno krótkie pytanie, ale druga sprawa, Pani Anno. Przepraszam, że zwracam się do Pani Anno. Bardzo proszę. Faktem jest, że naród sam siebie nie może zdradzić. Naród może tylko popełnić jakieś kolosalne, wielkie głupstwo, które może później żałować. Ale niewątpliwym jest faktem, że w tej chwili kolosalna część narodu dała absolutny kredyt zaufania Lechowi Wałęsie i i tej solidarności, którą pani specjalnie nie lubi, którą ja też bardzo nie szanuję. Ale fakt pozostaje faktem, że w danym kresowań, gdyby jakiś facet o bardzo wątpliwej przeszłości włożył uniform Solidarności, to by go wybrano. Przykładem jest przecież fakt, że taki człowiek jak pan Rejch, który był kiedyś prezesem Paksu, a przecież wszyscy wiemy, że Paks to była NKWD-owska organizacja. On przeszedł, ponieważ włożył na siebie uniform Solidarności. I to jest niestety fakt, który pani nie może negować. Być może za jakiś czas Polacy się będą zastanawiali, po cośmy zjedli tą żabę. Ale teraz jest faktem niewątpliwy, że Solidarność zyskała wielki kredyt zaufania od dużej części narodu. I tego faktu nie można negować. Wie pani, te wszystkie implikacje legalizacyjne, które pani wysuwa, to w świetle tego nie mają już takiego naprawdę znaczenia. Polacy chcą mieć Lecha Wałęsę. To jest fakt. Absolutnie zgadzam się z panem. Powiem najpierw drugie pytanie. Gdyby ktokolwiek włożył uniformy Solidarności, będzie wybrany. A o czym to świadczy? Kim my jesteśmy? Podrzucą nam kogo chcą i my akceptujemy. I władza doskonale wie, bo to, że 50 lat nami manewruje, to znaczy, że mają tam bardzo dobrych psychologów. Znają nastroje i wiedzą, jak można manipulować ludzką psychiką. Ja chciałam powiedzieć, że Polacy wystawili sobie świadectwo naiwności. Tak, tak. I to, że Solidarność dzielimy na Lecha Wałęsy i Solidarność na Andrzeja Gwiazdy, no to o czym to świadczy? Że my do głębi właściwie nie sięgamy. Nam wystarczy, że mamy kogoś i ktoś za nas myśli. A jak myśli i że nam jest źle, to my właściwie nie dochodzimy. Tylko proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że hołdowaliśmy Stalinowi, był absolutnie bezkrytyczny, a po śmierci wyrzuciliśmy jego prochy z Kremla czy skądś tam. Natomiast społeczeństwo idzie dalej. Skończyła pani? Nie skończyłam, tylko mnie przerywają. Proszę pozwolić skończyć wypowiedź, dopiero następne pytanie. Jeśli chodzi o Janusza Kadara, już został skazany na śmierć polityczną za życia. Ale i za co? Za 56 rok. Za krwawy ten 56 rok. Ale do tej pory nikt nie zaprzeczył jemu. I aż teraz, kiedy sytuacja się zmieniła, to już skazany na śmierć polityczną. Czy zamiast dzisiaj człowieka, który nas reprezentuje, a nie najlepiej reprezentuje, dotrzeć do niego, sprowadzić go na ziemię, porozmawiać i on do stołu okrągłego powinien zasiadać z argumentem, z pakietem argumentów, jak to było w 80 roku, panie premierze, oto wola ludu. Więc kierownictwo Solidarności uniknęło tego, a my zachwystujemy się, bo my mamy Lecha Wałęsę. Bardzo dobrze. Ale jeżeli rozliczamy Jaruzelskiego, bo źle robi, a ten ktoś, ja pomijam, że to Wałęsa, niech to będzie ktokolwiek, też źle robi, ale ma w klapie znaczek Solidarności, to jest nasz człowiek i my nie będziemy rozliczać. Więc kim my jesteśmy? To się sprowadza znowu do tego, co pan powiedział. Społeczeństwo ma takiego wodza, na jakiego zasługuje. Więc to jeszcze daleko do niepodległości. No tak? No niestety tak. Pierwsze pytanie, ja panu nie powiedziałam, Romaszewskiego. Absolutnie Romaszewski był w opozycji od samego początku takiego pomysłu zwołania Krajowej Komisji. Romaszewski przyjechał już w 1956 roku do Gdańska, a przedtem prowadził pełny bojkot telefoniczny poprzez ludzi, z którymi współpracuję. Atakowano mnie, ponieważ ja nie jestem członkiem Krajowej Komisji, ale po prostu przygotowywałam grunt, żeby ci ludzie się spotkali, żeby coś, powziąć jakieś postanowienia. Bo to, że władza wypuściła takich działaczy bez procesu jak Bujak i Borusewicz, to było dla nas zaskoczenie. ze strony władzy. A myśmy dali ponowne zaskoczenie dla przeciwnika, bośmy usiedli na laurach. I powołaliśmy, mianowaliśmy Tymczasową Radę Solidarności, potem Tymczasową Radę Wykonawczą, czyli nie tymczasową, tylko KKW, a zlikwidowaliśmy wszystkie ciała demokratycznie wybrane. I to było też zaskoczenie. Więc Romaszewski był przeciwny grupie roboczej, telefonicznie bojkotował, potem jeszcze... Nie. Potem jeszcze w 1986 roku była pierwsza raz organizowana. Przyjechał osobiście, aby dopilnować, gdyby się jednak to ciało zebrało, żeby rozproszyć. Także Romaszewski nigdy nie był po stronie grupy roboczej. A dlaczego? Bo chciał błogosławieństwo od kierownictwa Solidarności, aby mógł powołać tą komisję interwencyjną. A i bez tego mógł ją mieć, bo on to robił jeszcze za wcześniejszych czasów. Ale Romaszewski, odpowiadam jednoznacznie, nigdy nie był w Krajowej Komisji. I w tej grupie roboczej nigdy nie był. Proszę bardzo. Ile osób, w ogóle czynnie działających osób w Komisji Krajowej teraz znajduje się właśnie w grupie roboczej? Jaki to jest mniej więcej procentowy udział? Po drugie, chciałem jeszcze raz wrócić do pytania, które już kilka razy poprzednie osoby zadawały, ale będę uparty, bo mnie to bardzo interesuje. Czy program grupy roboczej to jest rzeczywiście tylko to, co Pani powiedziała, to znaczy, że tym programem jest zwołanie spotkania Komisji Krajowej i tym programem jest destruktywny osób? Naprawdę bardzo mnie to interesuje, dlatego że no, oczekuję jakichś większych konkretów jako program. Jako trzecie pytanie, chciałem Pani usłyszeć opinię, Pani zdanie, co Pani uważa pod hasłem pluralizmu? Dlatego, że powiem szczerze, ja nie jestem żadnym sympatykiem Lecha Wałęsy czy czegoś, ale to spotkanie tutaj, to gro konkretów, to są po prostu jakieś odmowy, znaczy nie wiem czy odmowy, przepraszam za słowo, ale to jest obrzucanie różnymi faktami przeciwników. Tutaj nie ma rozmowy o programie właśnie grupy roboczej, którą ja przypuszczałem, że będzie Pani proponować. Więc moim zdaniem te trzy pytania z sobą wiążą i bardzo proszę. Szczególnie o to, jak Pani widzi ten pluralizm. Czy pluralizm to są tylko osoby związane kołopami, czy pluralizm, czy koło grupy roboczej, przepraszam, udzieliło mi się to, czy też pluralizm to jest o tyle szeroki wachlarz nurków i w związku z tym to może jakieś pozytywne słowo o tych innych wachlarzach. Jeśli mówimy o pluralizmie, to tylko powołuje się na tą opozycję konstruktywną, która tym pluralizmem się posługuje. I na czym on polega? Jeżeli ja użyłam słowo pluralizm, to po prostu, żeby przypomnieć, że to grupa konstruktywna, czyli opozycja tak zwana konstruktywna, cały czas powołuje się na pluralizm, a właściwie tego nie stosuje. To jest dyktatorstwo. Ile jest ludzi w Krajowej Komisji? 60%. W ogóle w Krajowej Komisji, co w kraju są, natomiast część ludzi podporządkowani są Wałęsie, tak jak mówiłam. To też z Krajowej Komisji tacy ludzie jak Frasyniuk, Lis i wielu innych. Więc ci nie przychodzą, dlatego że Wałęsa ma inną, przepraszam, nie Wałęsa, kierownictwo Solidarności, bo to już nie jest jedna osoba, ma inną linię podporządkowania się reżimowi. Proszę pana, ja panu osobowo nie powiem, bo ja nie prowadzę, ja tylko przygotowywałam spotkania. A na to pytanie powinien odpowiedzieć sam no, kierownictwo Solidarności, jak to widzi. Oni to pomijają. Przy Okrągłym Stole wystarczyło, żeby unieważnić ustawę o związkach zawodowych z 1982 roku. To haniebna ustawa. A w tej chwili związek został zarejestrowany z nowym statutem w oparciu o znowelizowanie ustawy z 1982. W związku z tym tracimy prawo odzyskania majątku, tracimy prawo do obrony interesu ludzi pracy. No i to tak wygląda właśnie ta Solidarność, która poszła do Okrągłego Stołu. Jakie tam jeszcze było pytanie? O program. Proszę pana. Program to jest program nauczyć ludzi samodzielności i dążyć do niepodległości. A jak państwo widzą przez udział w wyborach, czy zlekceważenie tej władzy? Ja teraz nie rozmawiam o tym, jak ktoś Proszę pana, ja powiedziałam na wstępie, że ja wam nie dam recepty, ponieważ to ja tam będę żyła w kraju, bo ja tu jestem gościem i tam będę żyła w tych warunkach, więc będę szukać sposobu. Dla państwa na emigrację nie dam recepty. Co należy robić? 80 rok nie był to program. To po prostu życie nam podyktowało. Życie wyreżyserowało samo to, co się stało. A ja wam nie dam recepty tutaj i jestem pewna, że nikt z państwa takiej recepty nie da. W każdym bądź razie pójście na współpracę z władzą przedłuża tą istnienie tej władzy. Proszę pan Marian, jeszcze raz. Chciałbym zadać pytanie. Jak pani ocenia głosowanie? Czy to jest poparcie dla Solidarności, czy też głosowanie przeciwko partii? Proszę państwa, już to pytanie było. Idąc do głosowania partia dała 35% po to, żeby uzyskać akceptację obecnego reżimu. Ja to tak odebrałam. Swojej władzy po prostu uzyskali mandat społeczny. Ale jeżeli ja mówię, że ten program Lecha Wałęsy nie wydaje się jak nas, ja chcę widzieć, jaki jest program Borusewicza, jak chcę zobaczyć, co jest, ile, co reprezentuje, ile jest ważne. Czy może pani przedstawić program Lecha Wałęsy, bo ja jego nie znam. A pani zna? Bardzo proszę, niech pani przedstawi. Dobrze, to może najpierw program Grupy Roboczej, bo to pytanie już się padało w tym. Tak. I ja mówiłam powrót do sytuacji sprzed sierpnia. I niestety trzeba stać na stanowisko swoich praw, trzeba demonstrować wolność człowieka, bo my jesteśmy wolnym narodem, a nie występować z pozycji niewolniczej. Dobrze, ale pani, ja to nie zdążyłam powiedzieć, co zrobić, jeżeli nie ma działaczy, bo ludzie są zmęczeni, już nikt nie chce działać. Czy pani jest zmęczona? Nie, proszę się nie przepraszam. Pani jest zmęczona? Nie. No, to dlaczego pani odpowiada, że ludzie są... Nie sama, bo ja też jestem na tym placu boju i nie czuję się zmęczona. A to wystarczy. Proszę, czy Grupa Robocza zastanawiała się tak właśnie jeszcze do tego programu, ale konkretnie nad tym, że niektórzy tam mówią przy okrągłym stole, czy inni o jakiejś gospodarce rynkowej, o kapitalizmie. Niektórzy mówią, że jeszcze tak ratować ten socjalizm, niektórzy, żeby już rozwalić tę komisję planowania, zrobić jakiś kapitalizm. Czy na przykład Grupa Robocza opowiedziałaby się za kapitalizmem w Polsce? Proszę pana, jeszcze raz powtarzam, ja nie odpowiadam za Grupę Roboczą, bo ja tylko przygotowywałam, pomagałam tym ludziom. Ale nie mogę popierać reżimu, bo co zrobili z 50 lat z nami? Więc dlatego trzeba szukać dróg, trzeba szukać innego wyjścia. To w takim razie może inaczej. Ja wiem, że bardzo trudno zwrócić, sytuacja jest strasznie nietypowa, ale co, jak pani myśli, co się może stać w najbliższych miesiącach, czy coś w najbliższych miesiącach? Coś według pani, jak to się będzie toczyło, w którym kierunku? Proszę pana, zobaczymy, życie pokaże samo. Ale w każdym bądź razie, jeżeli władza otrzyma kredyty, będzie bardzo źle. Właśnie ta grupa pójdzie do więzienia, po to, żeby nie przeszkadzać, bo w tej chwili na razie nie dopuszcza się do głosu, a potem będą ich zamykać. Więc będzie tak, że ktoś z Komitetu Obywatelskiego wystąpił w obronie no, Anny Walentynowicz czy obojętnie kogo i tak w ten sposób będzie się budować autorytet Komitetu Obywatelskiego, żeby przedłużać istnienie reżimu. Bo ja jestem w więzieniu po pół roku. Ktoś wystąpi z Komitetu Obywatelskiego w mojej obronie, mnie wypuszczą. Patrzcie, ona ich krytykowała, a on wystąpi w jej obronie. To praktyka stosowana nie od dzisiaj. Kiedy już musieli zlikwidować obóz dla kobiet internowanych, już była decyzja, to potem przypomnieli sobie, że istnieje Liga Kobiet. Więc podciągnęli to, że to Liga Kobiet wystąpiła w naszej obronie. I będzie to stosowane nadal, znając przeciwnika, znając politykę wschodu. Proszę bardzo, pan miał pytanie. Proszę panią, ja mam takie pytanie. Czy Grupa Robocza z roku 80, czy program jest kontynuacja Solidarności z roku 80, jest to program Grupy Roboczej, tak, coś więcej. Natomiast to, co mówi Lech Wałęsa, mówi o kontynuacji Związku Zawodowego Solidarność, czy z 80. nie wiemy, natomiast mówi o kontynuacji tego, co było w 80. roku. Ja mam pytanie, czy grupa robocza ma zamiar robić to samo, czy coś więcej, czyli na przykład reprezentować, powiedzmy, grupę naszą, jakąś partię polityczną? Nie. To jest tylko związek zawodowy. Uważam, że partie polityczne powinny się wyłonić i powinny być te partie, bo związek zawodowy wszystkiego nie rozwiąże. Błędem było, że w 80 roku wszystkie sprawy skupiły się w Solidarności. Więc grupa robocza będzie prowadzić związek zawodowy w oparciu o statut z 80 roku. Natomiast pan Wałęsa proponuje, że w oparciu o stary statut, ale czy wiecie o tym, że jest aneks do statutu? Opracował go Merkel, a firmował do sądu w takiej kolejności, bo widziałam podpisy, pan Wujec, pan Mazowiecki i Andrzej Celiński. Czy znacie ten aneks? Nie, nie znam. No, a jest. I tylko w oparciu o ten aneks została zarejestrowana Solidarność Nowa. Pozbawia się związek zawodowy do strajku. Związek zawodowy ma być lojalny wobec władzy, czyli to, co powiedział Kiszczak na wstępie rozpoczęcia rozmów Okrągłego Stołu. I tylko taką Solidarność zaakceptował sąd, zarejestrował, natomiast nie poszedł na te ustępstwa NZS, dobrze mówię, żeby ja nie myliła, Niezależny Związek Studentów, nie poszedł na to i do dzisiaj nie jest zarejestrowany. Proszę bardzo, pan z tyłu. Proszę państwa, są tutaj w całym społeczeństwie, pękło społeczeństwo, są ludzie, którzy głosowali i nie głosowali. I ci, którzy głosowali, było to bardzo ważne wydarzenie niedawno, każdy musiał sam przed tym dylematem głosować, nie? Ja też miałem taki wybór. Państwo się pytacie, dlaczego dlaczego zostali komuniści poparci w tych wyborach. Po prostu przez 50 lat komuniści, którzy jak Państwo zobaczyli, zrobili 10%, mniej więcej, między 7 a 10% głosów. Tyle osób realnie popiera komunistów. W wyborach było czyste i wiadome. Przez 50 lat te 7 do 10% osób rządzi krajem. Ostatnie wybory. Przedostatnie, ja głosowałem tylko raz, miałem 18 lat, był rok 1972, potem już nigdy więcej. Natomiast chodziłem jeszcze na kraj liczyć ludzi głosujących, za każdym razem było tych głosujących mniej. No to co robi władza? Władza, która przez wiele lat odpluwa Lecha Wałęsę, który podobno prywatną osobą siedział gdzieś tam sobie Rydyłowi. Urban go opluwał przez te lata. Czy Państwo myślicie, że dlaczego nie opluwał Pani Walentynowi, dlaczego nie opluwał Gwiazdy, dlaczego wydał Lecha Wałęsę? Po to, żeby go uwiarygodnić. I to jest ten fakt, że 10% stosuje, czy Państwo chcecie, czy nie, ale to jest fakt, bo komuniści rządzą tym krajem. Te 10% od 50 lat te same manewry powtarza. Był Mikołajczyk, bo był potrzebny, był i było 30% niezależnego Sejmu. Potem trzeba było wyrżnęli kogo trzeba, potem była odnowa. Był, jak Pani Ania powiedziała, Gomułka, którego wszyscy na rękach wynosili, bo też po prostu kupili haczy. Gomułka przecież z więzienia, fajny facet, nasz człowiek. Chodzi do rządu, on nas nie zdradzi. Co się okazało? Był Gierek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zarzuty, które ludzie kompletnie mają przeciwko Wałęsie, się sprowadzają, są jednak bardzo ważne, bo po prostu są to zarzuty, które każdy człowiek myślący kategoriami demokracji, czy po prostu jakimiś uczciwymi kategoriami, no niestety nie może się pogodzić z tym, że od 1981 roku Wałęsa podejmuje samodzielne decyzje, mimo wbrew statusowi. I to jest jasne. Tak było w marcu. I na te pytania ani Jacek Kuroń, ani Onyszkiewicz, ani wszyscy inni nie potrafią odpowiedzieć. I ostatnim przypadkiem jest Okrągły Stół i wyciszanie strajków, prawda? Do czego władza używa Wałęsy? Czy Państwo nie widzicie, że ten Wałęsa, którego Urban ulewił spiżowy posąg, ten nieugięty, przecież on przez 6 lat nic innego nie mówił, tylko prosił o rozmowy z władzą. On robił to, co dostał $1 milion dla Solidarności, przyszło ze Stanów Zjednoczonych na kolegia, na sprzęt. I co się stało? Kupiono. Urban opluł, powiedział Urban w telewizji, że no wiadomo, CIA dała $1 milion, więc przywódcy Solidarności się wymienią to na czarno, podzielą się i tam 100 osób dostanie mniej więcej $1 miliard złotych. I każdy będzie bogaty. Już 2 dni później Wałęsa kupuje za te pieniądze, które Solidarność się zwróciła, że im potrzeba na sprzęt, na drukarni, na wykupywanie ludzi, on kupuje karetki pogotowia, żeby po prostu się podlizać Urbanowi. Tak to przez cały czas wygląda. I teraz pytanie, no może Państwo, przepraszam, i teraz ja już 2 słowa kończę. I teraz Państwo chcąc nie chcąc iść do wyboru, nie mieli innego wyboru. Państwo też wzmacniali komunizm, mimo że to jest bardzo niepopularne sprawozdanie. Koniec, dziękuję, nie ma pytań. Proszę bardzo. Pytanie, jaki jest Pani stosunek do Solidarności Walczącej i do innych ugrupowań, ale naprawdę niepodległościowych, wojennych? Natomiast tytułem uzupełnienia. Mam wczorajszą Gazetę Wyborczą wydawaną przez Adama Michnika. Zanalizujmy ją w kontekście wyborów i wyników wyborów. Jeżeli wyniki wyborów interpretujemy, że społeczeństwo wypowiedziało się na niekomunistą i te 35 nazwisk nie dostało 50%, oni odpadli, to niestety tych państwa, którzy są za Lechem, muszę niestety rozczarować. A skąd została zmieniona ordynacja wyborcza, zostały podane kolejne 35 nazwisk i w Gazecie Wyborczej Adama Michnika i Lecha Wałęsy Adam Michnik wzywa do wybrania następnych 35 komunistów, tych lepszych. I to jest Gazeta Wyborcza, niewielnych towarzyszów proszę przyjść i wziąć do ręki Gazety Wyborczej. Czwartek, wczorajsza gazeta. Wybrać lepszych komunistów. Ci komuniści, te 35 nazwisk muszą być do Sejmu, żeby się udał okrągły stół. Czyli nie ma, znowu nie ma pytania, ale jest wniosek. Komu Wałęsa udziela poparcia? Chciałbym na to, przepraszam bardzo, że zabieram głos. Chciałbym zwrócić uwagę, że była ustawa sejmowa o ordynacji wyborczej. A tymczasem kilku bubków się spotyka i mówią, nie, ustawa jest nieważna, Sejm jest nieważny, tylko jest nasza decyzja wasza. I to jest cały PRL, i to jest całe właśnie rządy tych, którzy współpracują z PRL. Mój stosunek do Solidarności Walczącej i innych ugrupowań niepodległościowych jest bardzo pozytywny. Bardzo dobrze, że jest kilka ugrupowań i powinniśmy się wzajemnie wspierać, to jest moje zdanie, tak jak to było w 80 roku, było Robcio, był Ruch Młodej Polski i były WZZ-y, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Te 3 ugrupowania pracowało na Wybrzeżu, współpracowało ze sobą. Niedługo, bo niecałe 2 lata. Ale Tadeusz Szczudłowski z Kobzdejem organizowali 3 maja. Zbierali za to cięgi, nawet w 80 roku 3 maja dostał 3 miesiące Tadeusz Szczudłowski, pobity, posieniaczony. Ale myśmy wszyscy byli, te 3 ugrupowania. Ruch Młodej, to Ruch Młodej Polski organizował przepraszam 3 maja, natomiast niepodległościowe Tadeusz Szczudłowski. Grudzień WZZ-y, ale dana organizacja organizuje daną uroczystość, zawiadamia i my wszyscy idziemy. Niezależnie od tego, kto jest organizatorem, ale myśmy się wspierali. I współpraca dała nam efekty takie, czego byliśmy wszyscy nie tylko świadkami, ale i udziałowcami tego, co się stało. W tej chwili jest takie zwalczanie się. Kto ma pieniądze, ten ma władzę. Niedawno, bo kiedy organizowaliśmy, to z inicjatywy mojej kobiety zorganizowały sympozjum, czyście słyszeli, dotarło do was? Nie, dotarło. To było w roku maryjnym, zorganizowane 15 do 17 kwietnia, przygotowane było od września do marca i wyglądało na to, że nikt nie przyjdzie. Pani Kwiatkowska, Wiesława Kwiatkowska, literat, na którą bardzo mocno liczyliśmy, ten komitet liczył na to, że wesprze tutaj siłą fachową, że opracuje te dokumenty. No więc dostaję od pani Barbary Labudy z Wrocławia $500 po to tylko, żeby nie popierała Andrzeja Gwiazdy i tego, co robi Anna Walentynowicz. Wybrała pieniądze. Więc i w takim celu służą wasze ciężko zapracowane dolary. Ja nie mówię o innych, bo nie znam. Ten fakt, do którego się przyznała sama Wisława, wam przekazuję. Proszę bardzo, z tyłu. Ale pani Anu, bardzo mi się nie podoba, że to całe spotkanie to jest w tej chwili po prostu atak na Lecha Wałęsę. Lech Wałęsa mnie nie interesuje. Ja przyszedłem tu się dowiedzieć z tą grupie, którą pani reprezentuje. Mówmy o konkretach. Dlaczego pani nie mówi o konkretach? Dlaczego tutaj badają oświadczenia, które potępiają wybory i tak dalej, i tak dalej? I to w sensie, no w pewnym sensie oszczerczym. Przepraszam, do słowa, bo nie mogę znaleźć. No nie to jest. Przepraszam, jakie jest konkretnie pana pytanie? Jakie jest pana pytanie konkretnie? Jaki cel, w jaki sposób, co grupa robocza proponuje? Jaki sposób jest? Nie wystarczy mi odpowiedzieć, na czym niepodległość, bo to jest cel, który przyświetla wszystkim. Ja. Proszę pana, jeżeli pan popiera tą grupę konstruktywną i uważa pan, że to jest droga niepodległości, niech pan tą drogą kroczy. Ja panu nie będę przeszkadzać. Tylko czy my chcemy usłyszeć prawdę, czy chcemy usłyszeć to, co się nam podoba. Przez 50 lat my właśnie sami zakładaliśmy sobie jakieś ograniczenia, bo tego nie wolno, tamtego nie wolno. Ja państwu powiedziałam, nie jestem w grupie roboczej, ja tylko współpracuję z tego tytułu, że jestem związana z tą Solidarnością od jej narodzin. I to, co się dzieje, dzieje się źle, a są tego efekty. I jeżeli nie można poprzeć tego, nie można pójść drogą, która prowadzi donikąd, a państwo nie chcecie tego słyszeć, to umówmy się, albo mówimy prawdę, albo opowiadamy sobie bajki takie, które się nam podobają. Proszę państwa, ponieważ pytania, przepraszam pana bardzo, pytania powtarzają się jako takie. Proponuję zakończyć na tym spotkanie. W tej formie, jaka teraz jest widoczna.